Powiedzmy, że potrzebuję znać wartość pierwiastka kwadratowego z liczby 4,36. No i nie ma akurat pod ręką kalkulatora. No co ja wiem, wiem, że 436 to jest troszkę więcej niż 4, więc ten pierwiastek to będzie trochę więcej niż 2, bo pierwiastek z 4 to jest 2. No ale powiedzmy, że chciałbym znać trochę lepsze przybliżenie. Nie tylko wiedzieć, że to jest trochę więcej niż 2, no ale ile mniej więcej więcej niż 2. No, i w tym filmie pokażę Ci pewną metodę pozwalającą znajdować przybliżoną wartość funkcji w otoczeniu takiego punktu, w którym znamy już wartość funkcji. No, bo zacząłem od tego, że wiem, ile jest pierwiastek kwadratowy z czterech. Pierwiastek kwadratowy z czterech to jest 2. Czyli w otoczeniu czwórki spróbujemy przybliżyć sobie tę funkcję. Jaką funkcję? No, mam funkcję f od x. Równą pierwiastek z x, czyli inaczej mówiąc, x do potęgi 1, 2. No i znam wartość tej funkcji w czwórce, no bo f od 4 to jest 2, bo pierwiastek z 4 to jest 2. A to, co mnie interesuje, to od czego zaczęliśmy, to jest jaka jest wartość tej funkcji w punkcie 4,36. W przybliżeniu, powiedzmy, że zadowolimy się przybliżeniem. Tutaj nie pytamy o dokładną wartość. No, to jak my to zrobimy? No, żeby powiedzieć o co chodzi, to narysuję najpierw wykres tej funkcji. Jak ona mniej więcej wygląda. Tutaj mamy oś x, tutaj mamy oś y. No i wykres funkcji pierwiastek to jest taka parabola, tylko położona w tę stronę. Właściwie połówka paraboli. I ona ma mniej więcej taki przebieg. No i gdzieś tutaj jest. Gdzieś tutaj jest x równe. 4, i wartość funkcji w tym punkcie jest równa 2. To jest wartość funkcji w tym punkcie. Gdzieś obok jest ten punkt 4,36. No i w tym punkcie wartość jest troszkę większa. No i ta wartość jest gdzieś tutaj, powiedzmy. Tutaj jest ta szukana wartość. Wartość tej funkcji w punkcie 4,36. No i to, co tutaj zrobimy, to wykorzystamy rachunek różniczkowy. W jaki sposób? Przybliżymy tutaj tę funkcję pierwiastek w otoczeniu tego punktu 4 za pomocą funkcji liniowej. Takie przybliżenie nazywa się linearyzacją, lokalną linearyzacją. Narysujemy sobie tutaj styczną do wykresu funkcji w tym punkcie w tym punkcie, w którym znamy wartość funkcji. No, ta styczna będzie wyglądała mniej więcej tak. To jest powiedzmy ta styczna. No i ta styczna to jest pewna funkcja. Tę funkcję nazwę l od x. No i to, co ja będę tutaj chciał zrobić, to będę chciał obliczyć wartość tej funkcji l od x dla 4,36 i skorzystam z tego, że w otoczeniu tego punktu w otoczeniu czwórki te funkcje L od X i F od X, która tutaj jest na zielono, F od X, no stosunkowo niewiele się różnią. I ta linaryzacja polega na tym, że im bliżej jesteśmy tego punktu styczności, tym mniej te funkcje się różnią. Oczywiście, jak się oddalamy od tego punktu styczności, no to te krzywe się rozjeżdżają, no bo ta zielona to jest krzywa, ta fioletowa czy też różowa to jest prosta. I wiadomo, że te wartości będą się coraz bardziej różnić, ale jak będziemy tutaj bardzo blisko, to te wartości są bardzo bliskie siebie i w szczególności w samym tym punkcie styczności, no to te wartości są równe. A ponieważ to jest właśnie styczna, to one na początku bardzo powoli się od siebie oddalają, właśnie dlatego, że tutaj mamy styczność. Nie tylko ta prosta ma taką samą wartość w tym punkcie, ale jeszcze dodatkowo jest styczna do tej krzywej. No dobrze, no to teraz jak znaleźć równanie tej stycznej? No tutaj właśnie wykorzystamy rachunek różniczkowy. No bo równanie tej stycznej to będzie to będzie tak. Najpierw musimy napisać, że to jest f w punkcie 4, wartość funkcji w tym punkcie 4 i do tego dodać pewien liniowy przyrost. No ale jaki jest ten liniowy przyrost? No przede wszystkim tutaj będzie nachylenie tej stycznej. To będzie f' w punkcie 4 f' w punkcie 4 pomnożone przez x, odjąć 4. No dlaczego tak? No żeby to wyjaśnić, to może ja tutaj zrobię jeszcze jeden rysunek, na którym ten kawałek narysuję w powiększeniu. Czyli powiedzmy, że mamy kawałek. Teraz rysuję, teraz rysuję powiększenie tego okienka. Czyli tutaj mamy kawałek naszej funkcji która ma taki przebieg, powiedzmy. Tutaj jest ten punkt styczności, gdzieś, i mamy styczną do wykresu w tym punkcie. No i tutaj, gdzieś jest ten punkt zaznaczony na żółto, czyli ten punkt pomarańczowy ma współrzędne 4 i 2. Ten punkt zaznaczony na żółto ma współrzędne 4,36 i wartość funkcji w 4,36. To, czego nie znamy, a co chcemy oszacować. No tutaj mamy jeszcze ten czerwony punkt, który znajduje się dokładnie nad tym żółtym. No i współrzędne tego punktu to jest 4,36 i L od 4,36. L to jest ta nasza funkcja liniowa, którą tutaj zdefiniowałem. No i teraz miałem uzasadnić, dlaczego, skąd się bierze ten człon tutaj, ten drugi. No bo, obliczyć wartość funkcji L od X w jakimś punkcie, konkretnie 466, ale w jakimś punkcie X, no to co musimy zrobić? Musimy do wartości funkcji tutaj, w tym punkcie, z którego wystartowaliśmy, o współrzędnych 4,2, dodać długość tego pionowego odcinka tutaj. A jaka jest długość tego pionowego odcinka? No to jest długość tego odcinka tutaj w poziomie delta x, który jest równy, właśnie x odjąć 4. No bo jeżeli tutaj mamy x, tutaj mamy 4, no to długość tego to jest x odjąć 4. Razy współczynnik kierunkowy tej krzywej. Współczynnik, który mówi, jakie jest nachylenie tej krzywej. Czyli dokładnie to, co tutaj napisałem, to jest nachylenie, no a to jest ta różnica delta x. No więc wystarczy teraz obliczyć wartość tej naszej funkcji l od 4,36. Zgodnie z tym wzorem, że to jest wartość funkcji w czwórce, ta wartość, którą znamy, dodać ten liniowy przyrost. Dlatego to się nazywa linearyzacja. Że tutaj przybliżamy naszą funkcję przez funkcję liniową. f' od 4 razy 4,36 odjąć 4. No i możemy to obliczyć, ile to jest. No bo f od 4 to wiemy, że to jest 2. f' no tego nie wiemy, no to teraz obliczę pochodną. Tutaj mam naszą funkcję. No to f' od x to będzie 1 druga, no bo to jest pochodna funkcji potęgowej, razy x do wykładnika o 1 mniejszego, czyli do wykładnika minus 1 druga. No to f' w punkcie 4 to jest 1 druga razy 4 do minus 1 drugiej. A to jest równe 1 druga, 4 do minus 1 drugiej to jest 1 druga, czyli 1 czwarta. Czyli tutaj mamy dodać f' to jest 1 czwarta razy 4,3614 to jest 0,36, czyli ostatecznie ten nasz wynik jest równy 2 dodać 0,09, no bo 1 czwarta razy 0,36 to jest tyle, czyli to jest równe Czyli to jest równe 2,09. Taka jest wartość tej naszej funkcji liniowej, której użyliśmy do przybliżenia tej funkcji pierwiastek z x w otoczeniu punktu 4,2. No i widzimy tutaj, że to jest tylko pewne przybliżenie, że to jest, że ta wartość to będzie trochę większa niż rzeczywista wartość tego pierwiastka. No, ale porównajmy z tym, co byśmy uzyskali na przykład z kalkulatora. Możemy wziąć kalkulator i obliczyć, jaka będzie wartość tego pierwiastka, dużo dokładniej. Czyli chcemy obliczyć pierwiastek z 4,36. Ile to jest? No to jest 2,088 i tak dalej. No to widzimy, że Jakbyśmy zaokrąglili ten wynik do części setnych, no to będzie to właśnie 2,09. Czyli w zaokrągleniu do części setnych, no to ten wynik jest całkiem dobry. I to jest przybliżona wartość pierwiastka z 4,36, czyli to, o co pytaliśmy na początku, że pierwiastek z 4,36 jest równy w przybliżeniu do dokładności do części setnych właśnie tyle. Podsumowując, na tym prostym przykładzie przećwiczyliśmy sobie ogólną metodę przybliżania wartości funkcji w otoczeniu punktu, w którym dokładną wartość funkcji znamy, za pomocą funkcji liniowej. Takiej funkcji liniowej, której wykres jest styczny do wykresu wyjściowej funkcji w tym punkcie, w którym znamy wartość tej funkcji. No i oczywiście to przybliżenie, tak jak już mówiłem wcześniej, jest tym lepsze, im bliżej jesteśmy tego punktu styczności, a w miarę jak się od niego oddalamy. To te wartości się od siebie oddalają, i tutaj, w tym przykładzie, rzeczywiście jest tak, że to, co obliczyliśmy, to jest troszkę więcej niż ta rzeczywista wartość pierwiastka, którą obliczyliśmy za pomocą kalkulatora, ale ta różnica jest stosunkowo niewielka na poziomie części tysięcznych dopiero.